Dzień dobry kochani, dawno nie było wywiadu, dzisiaj nietypowy, zaczynam od pleneru, słynna ulica Brzeska na mojej ulubionej Pradze Północ, gdzie mieszkam. Jesteśmy przed pracownią, ja jestem przed pracownią Jacka Schmidta, artysty, malarza i mojego znajomego, z którym będę przeprowadzał wywiad, ale najpierw pokażę wam to, co tutaj jest za mną, a skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską. Tam za chwileczkę za mną, tam w perspektywie widzicie z tyłu, tak? Jest słynny bazar Różyckiego. A teraz wam pokażę wejście, czyli zobaczycie bliski plan. Przede mną właśnie wejście do pracowni. Pracownia Galeria Praga del Arte. I za chwileczkę poznacie Jacka. Wchodzę. Zobaczcie na drzwiach. Bóg, honor, ojczyzna. 14.06.1940 roku. To co widzicie na ścianach, to akurat nie są tutaj obrazy Jacka, bo jutro w galerii ma być wernisaż młodej malarki, tak Jacku? Tak. Weronika Sidor. Weroniki Sidor i to są jej prace, ale pokażę wam też za chwileczkę w drugim pomieszczeniu pracę Jacka. Tym się dzisiaj nie będziemy w zasadzie zajmowali, przynajmniej tym, co tutaj widzicie, ale chciałem wam pokazać to, co Jacek robi. Pejzaże. Dużo malarstwa takiego patriotycznego, związanego z polskim wojskiem, z tradycją polską wojskową, ale także dużo obrazów o tematyce religijnej, sakralnej. Mam u Jacka zresztą zamówiony obraz, który w tej chwili jest w poprawce. Także Jacek stwierdził, że trzeba go poprawić, ale mam nadzieję, że zawiśnie na poczytnym miejscu w moim mieszkaniu. Chrystus. Uważam, że świetny. A teraz chciałem przedstawić wam Jacka. Właściwie chciałem, żeby on się sam przedstawił. Jacku, powiedz coś o sobie tak w telegraficznym, żołnierskim skrócie. A później przejdziemy do twojej działalności. Najtrudniej mówić o sobie. No, poza tym ja nie bardzo lubię mówić o sobie, co może być dziwne, bo dzisiaj wszyscy lubią sweet focie i się uzewnętrzniają. No ale jak już się zgodziłem, no to Jacek Schmidt, pochodzę z Podhala, z takiej rodziny rzemieślniczo góralskiej. Moja mama z Gubałówki, ojciec był najpierw kowalem, tak jak dziadek, a potem mechanikiem samochodowym. W zasadzie cała rodzina od strony Schmidtów to są mechanicy albo inżynierowie, albo jacyś kierowcy. A ja jestem artystą, chociaż chyba bardziej czuję się konserwatystą niż artystą. Pozwolić, że przerwę, aby zobaczyć, słuchajcie, jakie są pokręcone ludzkie losy, czyli potomek górali, mechaników, można powiedzieć, ślusarzy, kowali, prawda? Tak. Wylądował jako artysta na Pradze Północ w Warszawie. To jest takie typowo polskie, a jakbyś później wyjaśnił, dlaczego tak się stało, dlaczego akurat Warszawa, dlaczego sztuka, dlaczego malarstwo, no i przede wszystkim jak to u mnie, dlaczego przede wszystkim konserwatystą, bo to jest tak naprawdę najważniejsze dla mnie zawsze. Dlaczego Warszawa? No to by trzeba opowiadać swój życiorys, a on jest właśnie dość pokręcony. Są pewne cechy wspólne z twoimi doświadczeniami, z tego co wiem już, zdążyłem się zorientować.
Znaczy ja podjąłem gdzieś ponad, no około 20 lat temu, dość karkowną decyzję, żeby się próbować utrzymywać z malowania, z pracy własnych rąk, z tego co jakby umiem. No i trochę wędrowałem wtedy po zakrętach życiowych i dowiedziałem się, że na Pradze można, jest taki projekt Praga dzielnicą artystów, czy Brzeska ulicą artystów, jesteśmy na ulicy Brzeskiej w Warszawie. No i w 2006 roku wylądowałem tutaj, szukając pracowni. No i tak się jakoś zaklimatyzowałem na tej starej warszawskiej Pradze, naprzeciwko jest Bazar Różyckiego. Dogorywający niestety. Dogorywający, tak. No i jestem tutaj, to jest jakby takie moje miejsce już na ziemi, żebym się nie chciał przeprowadzać. Lubisz Pragę Północ? To jest, już mnie kiedyś o to pytali, ja swoje uczucia, bo mówimy o tym, to dzielę między miłość a nienawiść. Okay. To jest takie specyficzne miejsce do życia, bo tu jest dość trudno żyć, tak. Chociaż zaręczam, że jest bezpiecznie. Tak, ja też tak, ja znam Pragę, te rejony od 30 lat, także no tak. I czuję się tu bardzo bezpiecznie, bardzo pewnie i bardzo spokojnie. Natomiast jest to trudne miejsce do życia, no bo na przykład ta pracownia jest nieogrzewana i cały czas, prawie cały czas gdzieś tam lądowałem w różnych miejscach bez centralnego ogrzewania, no więc tu są wysokie pomieszczenia, więc jak przyjdzie zima, to naprawdę ciężko tu wytrzymać. To jest jeden z tych minusów. Plusy, no to są takie, że jest to taka przestrzeń starego miasta, starej Warszawy, i też no relacje są też takie, że sporo osób znam, ludzie mnie znają. Chociaż ja raczej jestem takim domatorem, siedzę głównie w pracowni, wychodzę jak muszę coś załatwić albo gdzieś się spotkać. Tak, Jacek nie jest ekstrawertykiem jak ja, zaręczam. Tak, tak. No i co jeszcze mogę powiedzieć o Pradze? No, dużo jest tutaj agresji w ludziach, takiej, jak to się mówi, patologii, chociaż to nie jest moim zdaniem patologia, raczej życie w trudnych warunkach. A bardzo dużo jest kobiet samotnie wychowujących dzieci. Tak, bo ojcowie w więzieniach. Tak. Ojcowie w więzieniach albo na odwykach, albo już nie żyją. Albo porzucili, albo nie żyją, tak. Sporo jest artystów. Oni w tym czasie, kiedy ja tu wylądowałem, no to na Brzeskiej było 11 pracowni, takie 3 galerie. Teraz to jakby się odnawia, ale wśród tych artystów, no jest też moja córka, która jest muzykiem i prowadzi swoją fundację na Kawęczyńskiej. A zdecydowana większość z nich to są ludzie tacy bardzo liberalni albo wręcz o poglądach lewicowych czy lewackich nawet. Także jak na to, tą dzielnicę, no to jest jedno z nielicznych miejsc takich. No tak, ale niedaleko też są roty niepodległości, prawda? Do niedawna były, bo się przeprowadzili. Bo już się przeprowadzili, tak? Tak, przeprowadzili. Czyli stowarzyszenie pana Roberta Bąkiewicza, Marsz Niepodległości, to też tutaj... Dosłownie też... 50 metrów stąd. No, więc to... Tak, tak. No, co jeszcze mogę powiedzieć? No Praga jest specyficzna. Ja robię akwarele praskie. W przeciągu tych 15 lat, no 10 lat temu zacząłem. Najpierw dużo fotografowałem Pragę, pochodziłem tu po tych wszystkich zakątkach. A potem zacząłem robić akwarele. Zrobiłem około setki tych akwarel praskich. Teraz myślę o tym, żeby może kogoś zainteresować z władz samorządowych. Już rozmowę przeprowadziłem, czy biznesmenów praskich, żeby wydać album z tymi akwarelami. Bo myślę, że one jakby no, dokumentują taką przestrzeń, której już często nie ma, bo Praga się, jak to się mówi, się rewitalizuje, czyli jest sprzedawana deweloperom i przychodzą nowi mieszkańcy, starzy są tak wypychani gdzieś na obrzeża tej dzielnicy albo w ogóle gdzieś do innych dzielnic. Przepraszam, czy ty widziałeś taki film, może no stary już bardzo, sprzed 30 lat, Róg Brzeski i Capri? Tak.
Tak. To był film, który właśnie w zasadzie on dokumentował zniknięcie ulicy tak naprawdę, bo tak. Tej ulicy już nie ma dzisiaj, Capri nie ma. Nie ma, tak. Ulicy Capri już nie ma. I ja z bohaterami tego filmu, z paroma siedziałem w zasadzie i to ja właśnie skąd znam też Pragę, bo wcześniej znałem raczej centrum Warszawy, na Pragę się nie zapuszczałem, ale właśnie poznałem tam sporo ludzi i między innymi poznałem takiego człowieka, który jak mi opowiedział historię swojego życia, siedział za zabójstwo swojej konkubiny, którą zabił, bo mu denatura wypiła. Aha. Wypiła mu jego działkę denaturatu i ją udusił. No i on mi opowiadał, mówi: Adam, ja w więzieniu, mówi, po raz pierwszy od 15-20 lat nie marznę, mam jedzenie i jakoś mi się żyje, bo przedtem to jak zapiłem i zaspałem i wstałem na przykład za późno, jak już przyjechali śmieciarze, to nie miałem co jeść do popołudnia czy do wieczora, dopóki ludzie nie wyrzucali odpadków po obiedzie. I to takie były, tego już nie ma dzisiaj tutaj aż tak w takiej formie, ale tacy ludzie byli. Dla mnie to było przedziwne i przerażające, ale z drugiej strony to był bardzo sympatyczny, dobry człowiek, który jak mógł, to zawsze pomógł, był uczynny. I tacy są ludzie naprawdę, tak naprawdę, według mnie. Ja niedawno złapała mnie taka młoda dziewczyna, redaktorka, mówi, czy ja się tutaj nie boję mieszkać, gdzieś tam na ulicach. Ja mówię, nie, ja wolę mieszkać tutaj niż w miasteczku Wilanów, bo tutaj żyją normalni ludzie. Ja wiem, czego się po nich można spodziewać, prawda? Oni są dość łatwi do odczytania i łatwo sobie z nimi stosunkowo poradzić. No ale teraz, że się rozgadałem na temat Pragi, a teraz oddaję znowu Rzeckowi. No tak, ale to jest bardzo ciekawy wątek na temat Pragi. Był czas, kiedy angażowałem się w funkcjonowanie fundacji mojej córki. Teraz nasze drogi się rozeszły tak od 2-3 lat. Ale w tamtym czasie, czyli gdzieś 2011 rok, 12 i następne lata, pomagałem w takiej terapii przez sztukę dzieciakom z Pragi, potem już młodym ludziom, z takich właśnie środowisk wykluczonych, częściowo patologicznych, gdzie kiedyś pamiętam jakieś miałem zajęcia, gdzie było kilkanaście młodych osób w wieku tak od 12 do 16 lat. I tylko jedna dziewczyna miała normalną rodzinę, w sensie ojciec, matka i w miarę normalne relacje. A wszyscy pozostali byli albo półsierotami, albo sierotami. Także ten tak zwany klimat z tego filmu z lat 70. czyli bieda, zimno, nie pamiętam, świetlica, gdzie było ogrzewanie i dzieciaki przychodziły i to też był ich pierwszy posiłek ciepły i było ciepło i oni się przytulali do grzejników, bo w domach, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, w bardzo wielu domach na Pradze jeszcze nie ma centralnego ogrzewania, a no, elektryczność jest droga i tak dalej, dużo by o tym mówić. No i cóż, no, fotografowałem tą Pragę, maluję tą Pragę i to jest taka rzeczywistość specyficzna, która odchodzi, bo to się zmienia, nie? Tak jak mówiłem. Nie wiem, co mam powiedzieć, wątek mi się przerwał. Nie, no słuchajcie, no, w ogóle wszystko się zmienia, wszystko w życiu są pewne tylko zmiany, więc cały czas wszystko ulega właśnie zmianom. Niestety często na gorsze, najczęściej niestety na gorsze, na zasadzie takiej, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. I w życiu też tak bywa, że gorsze idee wypierają lepsze. Stare tradycje są wypierane przez tak zwaną nową świecką czasami tradycję. No ale my możemy tylko walczyć o to, żeby spowolnić te procesy, nie wiem, czy da się je całkowicie zahamować lub wręcz odwrócić. Ale Pragę mamy już częściowo przynajmniej załatwioną, chociaż to na pewno nie jest pierwszy raz, znaczy to jest na pewno pierwszy raz, kiedy mówimy o Pradze, ale na pewno nie ostatni, bo ja Pragę naprawdę lubię. Z tego, co widać, Jacek też i ci, którzy ją trochę znają, to mają do tej dzielnicy dużo sympatii. Natomiast Jacku, dlaczego konserwatyzm? Artyści są jednak
myślę, że znakomita większość artystów jest raczej no, liberalno-lewicująca, prawda? Tak, to znaczy ja przeszedłem taką dość długą drogę od fascynacji w młodości, czyli lata 70. takimi mitologiami artystowskimi. To był czas liceum, kiedy bohaterem był dla mnie Witkacy, czy przejmowałem się życiorysem Van Gogha, Cezana, bohemą paryską. Próbowałem jakby naśladować te wzorce. Potem na początku stanu wojennego przeżyłem nawrócenie. Wróciłem do kościoła katolickiego, to było duszpasterstwo akademickie u dominikanów, bo studiowałem w Krakowie. I to był bardzo taki intensywny czas dyskusji, sporów, jakby poszukiwania swojej drogi i właściwie dopiero na bazie chrześcijaństwa jakby zacząłem odkrywać swoją tożsamość, znaczy chrześcijaństwa takiego charyzmatycznego, nie? Czyli odnowy w Duchu Świętym wspólnoty charyzmatycznej. I to jest w ogóle cała oddzielna opowieść, jakby nie chciałbym w to wchodzić teraz. Natomiast dlaczego konserwatyzm? Ale w tle cały czas mamy. No tak, bo konserwatyzm daje fundament. Nie tylko konserwuje wartości, czy pielęgnuje wartości, ale też daje to, co jest dzisiaj bardzo zagrożone, czyli poczucie bezpieczeństwa, czyli ład i harmonię, myślenie, nie? Czyli takie zastanawianie się, żeby zrozumieć pewne rzeczy, to trzeba mieć własne zdanie. Nie można, ja nie pamiętam od kiedy nie mam telewizora, chyba w końcu lat 90. już jakby przestałem oglądać telewizję. Jesteś lepszy ode mnie, ja od 2007. No ale to nawet nie w tym rzecz, tylko że czasami jak gdzieś no, jest telewizor, ostatnio byłem w takim miejscu, byłem w hotelu, tam jedną, dwie doby i tam był telewizor i z ciekawości włączyłem, no to już były czasy covidowe, no to było wstrząsające dla mnie. Nie ma co oglądać, kompletnie. Nawet nie to, że nie ma co oglądać, tylko natłok tych informacji, tak jakby był na innej planecie, tak jakby inna rzeczywistość, to jest naprawdę niesamowite. Znaczy, to są celowe kreacje od kilkudziesięciu lat realizowane z pełną premedytacją. Myślę, że tylko postawa konserwatywna, jakkolwiek ją rozumiemy, daje szansę na poznanie prawdy. A przecież samo poznanie prawdy, czy zgłębianie prawdy, a dla nas, ludzi wierzących, tą prawdą jest Chrystus, jest drogą, prawdą i życiem, prawda? A daje wolność. Daj taką przestrzeń wolności, a to jest no, bardzo istotne. Poza tym konserwatyzm to jest ta formacja intelektualna, taka rozumowa, która dzisiaj w tym szaleństwie zarówno covidowym, ale też cywilizacyjnym, w tych wszystkich absurdach genderowych, daje po prostu szansę na to, żeby się nie zatracić, żeby nie zwariować. Nie wiem, nie rozpić się, nie popaść w jakąś dysharmonię. Bardzo... Zachowanie normalności. Zachowanie normalności, tak. To jest w ogóle, uważam, że jeżeli taki konserwatyzm cywilizacyjny połączymy z wrażliwością duchową, czyli chrześcijańską, czyli traktowanym wiary serio, to mamy szansę przeżyć. To ta cywilizacja ma szansę przeżyć. Dokładnie tak. Słuchaj, mała dygresja, jeżeli pozwolisz. Tak. Wczoraj obejrzałem taki krótki filmik, ktoś mi podesłał na Twitterze. I to a propos tego, że dużo ludzi twierdzi, że właśnie konserwatyści są nietolerancyjni, że nie uznają innych poglądów, że po prostu nie pozwalają innym żyć w sposób taki, jaki oni chcą żyć, tylko chcą ich wtłoczyć w jakieś ramy. Ale
To dzieje się tak dlatego, że konserwatyści wiedzą, że albo jest porządek jakiś, najlepiej porządek chrześcijański, albo następuje chaos, a w chaosie nie ma miejsca na życie, na normalność, na uczucia takie jak miłość, przyjaźń, patriotyzm, tam nie ma nic. I wczoraj ten filmik, słuchajcie, taki młody człowiek, został nagrany ten filmik króciutki, przed takim namiotem antyaborcyjnym, gdzie zbierano podpisy pod apelem o całkowity zakaz aborcji, zresztą jak najbardziej popierany przeze mnie. I taki młody człowiek z włosami ufarbowanymi we wszelkie możliwe kolory, tam kilka tych kolorów było, i prowadząca, znaczy nagrywająca ten króciutki wywiad, dziewczyna spytała się, czy kobieta, bo nie widziałem jej, spytała się, czy on się zgadza na to, żeby ten filmik zamieścić gdzieś tam w jakimś serwisie YouTube. On powiedział oczywiście, że tak. No i powiedziała, żeby on wyraził swoje zdanie na temat aborcji. I słuchajcie, ten młody człowiek, to miał 20 lat, może nawet nie miał, powiedział coś takiego, co każdemu normalnemu człowiekowi powinno zmrozić krew w żyłach. I co pokazuje tylko, co się dzieje wtedy, kiedy my idziemy na ustępstwa. Bo wiecie, jak to było. Kiedyś było tak, że nawet ci lewicujący przyznawali, że aborcja jest zła, ale są pewne szczególne przypadki, kiedy trzeba, to były przypadki materialne i tak dalej. Później, czyli gwałt, oczywiście tego typu wydarzenia tragiczne, nie ulega wątpliwości. Później była zgoda na usiłowanie wywarcia zgody na aborcję ze względów ekonomicznych, czyli na przykład bieda i tak dalej, co doprowadziło do tego, że jedna ze znanych piosenkarek powiedziała, że usunęła ciążę dlatego, że 60 metrów metraż to taki, że nie bardzo im się trzecie dziecko mogło zmieścić już. To raczej nie jest powód ekonomiczny, nieważne. A później oczywiście odczepcie się od naszych ciał, bo chcemy robić co chcemy. I teraz z nimi co chcemy. I teraz doszło do tego, że ten właśnie młody człowiek mówi, powiedział tak, no ale umówmy się, że 3-4-letnie dziecko ma światopogląd, mentalność, umysłowość psa. Skoro można usypiać psy, to dlaczego nie można usypiać dziecka? I to dokładnie kładnia się, ci, którzy mnie oglądają, pamiętają, jak robiłem filmik o Diku, ten filmik o tej późnej aborcji, prawda? Kiedy aborcję można było dokonać na dziecku nawet 5-6-letnim, dopóki nie potrafiło samodzielnie rozwiązać równania matematycznego. I to niestety idzie w tym kierunku, jeżeli my się temu nie przeciwstawimy całą mocą, a mogą to zrobić tylko konserwatyści, to ten świat, nie to, że zniknie taki, jakim znamy, ale on zginie w ogóle. Nie będzie go w ogóle. Przepraszam, że długi wtręt, ale przypomniało mi się akurat to, bo ten filmik wczoraj wstrząsnął, naprawdę. No tak, dzisiaj jest tak, że taka postawa lewicowa jest zbudowana na emocjonalności, znaczy zbudowana, właśnie trudno mówić o budowie, to jest jedna wielka emocjonalność, taka uczuciowość, która rozszarpuje ludzi, i to, co ty mówiłeś o chaosie, to w sztuce widać, w malarstwie konkretnie, czy w muzyce, gdzie większość ludzi jest nastawiona, którzy są bardzo wrażliwi i tak dalej, nie neguję tego, ale jest nastawiona na jakby poszukiwanie w sobie emocji, na rozbuchanie emocjonalne, albo na szokowanie. To też chodzi o reakcję emocjonalną, czyli wzburzenie, czyli jakieś kontrowersje. I to prowadzi do po prostu do takiej bezrozumności. Do tego, że rozum jakby, czyli myślenie, czyli zdrowy rozsądek, czyli wyciąganie wniosków, jakaś logika działań, na przykład na temat płci, czy w zasadzie nie ma normalnej rozmowy ze zwolennikiem aborcji czy ze zwolennikiem 56 płci, ponieważ... 72 już podobno. No, wszystko jedno. To szybko postępuje. Czyli bo to się bierze stąd, że postawa konserwatywna, jakkolwiek ją rozumiemy, to wpaja w człowieku pewne standardy.
Czyli posłuszeństwo, nie takie ślepe, niewolnicze, tylko po usłyszeniu racjonalnych argumentów, ja się z tym zgadzam i zaczynam iść w tym kierunku, co powoduje, że rodzą się po prostu dobre owoce. Ponieważ rozum porządkuje rzeczywistość, prawda? Podejmujemy decyzje, które rodzą określone skutki. Dzisiaj anarchiści, jaki mają program? 8 gwiazdek, nie chcę tego, prawda? To jest jakby jedyny program zarówno polityczny... No tak, we Włoszech był ruch 5 gwiazd, w Polsce mamy ruch 8 gwiazd. Dokładnie tak. Nie ma okazywania czci ludziom starszym. Nie ma w ogóle, jakby znika to, nie? Tam byle taki małolat potrafi puścić wiązankę jak coś mu, albo nawet zachować się bardzo agresywnie. Ja już nie mówię o takim szacunku wobec kobiet w ciąży, czy osób, czy kobiet starszych w środkach komunikacji, bo tego praktycznie nie ma. Jest taka maniera chamstwa. Chamstwa i takiej szydery. Nie? Ja czasami, jak słyszę idących nocą ludzi z imprezy, to niesie się taki rechot, nie? Taka szydera. I to jest coś, co mną wstrząsa, bo jest pytanie, jak ci ludzie sobie układają relacje, nie? W rodzinach, czy w związkach, jakkolwiek rozumianych. No to jest w zasadzie przemoc. Stosują różnego typu formy przemocy emocjonalnej. Także dzisiaj to jest trochę być albo nie być. Nie tylko nas, nie tylko naszego narodu, ale w ogóle cywilizacji, takiej cywilizacji rozumnego człowieka, czyli białego człowieka. Tak, czyli rozumiem, że nie będziemy klękali tutaj przed w ramach ekspiacji za niewolnictwo, kolonializm i rasistowskie zachowania wobec milionów uciśnionych Murzynów. No, przepraszam, czarnoskórych. Tak, to w ogóle jest przedziwna historia. Dzisiaj widziałem na Twitterze miejsce, takie slumsy, właściwie to nawet nie były slumsy, to były takie namioty pełne ludzi w jakimś takim amoku i to pod autostradą w Stanach Zjednoczonych. Tak, 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 oglądałem też. No. Tak, to jest na granicy, to są z Meksykiem w pobliżu. No tak. Co jeszcze można powiedzieć, że cywilizacja białego człowieka, czyli cywilizacja chrześcijańska, dla mnie katolicka, no to są piękne katedry, to jest rozwój uniwersytetów, to jest opieka medyczna, to jest szacunek dla starszych, to jest szacunek dla życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest w ogóle moralność i etyka, która wytworzyła najwyższe formy takie współczucia. W sztuce to są rzeczy niesamowite. Ostatni rok właściwie to jest w moim doświadczeniu takim malarskim. Namalowałem szereg kopii obrazów takich barokowych. Ostatnio świętego Michała Archanioła, taki obraz, który w oryginale powstał w 1635 roku i mam chyba 3 metry wysokości. Ja tam malowałem 1/3 kopię na zamówienie. I to jest to bardzo uczy takiej pokory. Byłem też niedawno na wystawie mistrzów holenderskich w Muzeum Narodowym, a przy okazji poszedłem, bo tam jest stała ekspozycja rzeźby takich ołtarzy i malarstwa średniowiecznego ze Śląska. Jakie to są niesamowite perełki. To jest coś niesamowitego, no po prostu szacunek i takie uniżenie i też kontemplacja. Dokładnie. To słuchajcie, to teraz mi się znowu przypomniało, 30 lat temu
byłem w Londynie, to jest ten epizod, kiedy wyjechałem z Polski, myślałem, że nigdy do Polski nie wrócę i po paru miesiącach wróciłem i powiedziałem, że nigdy więcej poza wakacjami nie będę wyjeżdżał za granicę, tylko na wakacje. W każdym razie, ponieważ ja zawsze starałem się no, możliwie najwięcej wyciągnąć z miejsc, w których byłem, więc spędziłem sporo czasu w muzeach, w galeriach angielskich, znaczy głównie londyńskich, no i między innymi wszedłem do Tate Gallery, wystawa, galeria sztuki współczesnej w przeciwieństwie do National, gdzie jest mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. No i akurat była ekspozycja jakiegoś takiego bardzo znanego amerykańskiego rzeźbiarza, artysty. I ta ekspozycja, która zajmowała, słuchajcie, no nie wiem, chyba 2 czy 3000 metrów kwadratowych, to były takie głazy narzutowe poukładane, taka dekompozycja właściwie, a nie kompozycja, no, w różnych miejscach, kamienie większe, mniejsze i tak dalej. I słuchajcie, no oczywiście można, prawda, ale teraz weźcie wartość, taką naprawdę wartość artysty, którego praca czy dzieło polega na tym, że bierze kamienie polne, czy jakiekolwiek, nie, i układa według jakiegoś tam swojego planu. I teraz weźcie takiego, słuchajcie, dzieła, nie wiem, na przykład Michała Anioła, który potrafił z marmuru, trudnego materiału, ciężkiego, kamiennego, wyrzeźbić tkaninę taką, że po prostu jak człowiek nie dotknie, to nie stwierdzi, że to nie jest jedwab atłas, prawda, bo to jest tak fizycznie po prostu i tak precyzyjnie po prostu, że one wyglądają jak po prostu, no jak zjawiskowo, prawda, i to można było zrobić, to zrobił człowiek. Dzisiaj to idzie w innym kierunku, natomiast ja się, jedyna rzecz, z którą się nie zgadzam z Jackiem tutaj, znaczy może nie to, że nie zgadzam, ale Jacek w pewnym momencie powiedział, mówi o cywilizacji białego człowieka, ja jak najbardziej jestem za tym, bo to z tego wyszło. Zresztą cenię sobie pana Łysieka i jego malarstwo białego człowieka, ale ja niedawno stwierdziłem, bo moje dzieci niestety mi kiedyś zarzuciły, że jestem rasistą, a ja troszeczkę, ja zacząłem być taki, znaczy jak byłem młodym człowiekiem, uważałem, że wszyscy są równi, poza tym uwielbiam jazz, więc no nie mogłem być rasistą, bo po prostu jazz to jednak głównie czarnoskórzy Amerykanie. Ale po iluś tam pobytach za granicą, wyjazdach, no zacząłem nabierać trochę niechętnego stosunku do... Tylko dlatego, że to była moja reakcja na ich reakcję na mnie, jako na białego człowieka. No nieistotne. W każdym razie dzisiaj mogę powiedzieć tak, że bliżej mi jest zdecydowanie, bo to się pozmieniało, do takiego Bena Carsona, czyli konserwatywnego, czarnoskórego lekarza, wybitnego polityka, byłego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, współpracownika bliskiego Trumpa, niż do białej Marty Lampart polskiej, która jest biała i z mojego kręgu cywilizacyjnego jeszcze z dodatku Polka, prawda? No więc to nie jest moja bratnia dusza. Moją bratnią duszą jest chrześcijanin Ben Carson, chociaż jest czarnoskóry. To tak nie tego. No, więc dzisiaj jakby już to ta taka cezura koloru trochę przestała mieć znaczenie, natomiast ważny jest światopogląd, czyli każdy konserwatysta, każdy chrześcijanin jest moim bratem lub siostrą, prawda? A niezależnie od koloru skóry, a każdy lewak też niezależnie od koloru skóry, no nie jest moim bratem, mówiąc delikatnie. No tak. Znaczy, to może faktycznie takie było sformułowanie trochę prowokujące, bo tu bardziej chodzi... Nie, ja wiem oczywiście, Jacku, tylko no, wiesz, tak sobie poszedłem w dygresję. No tak, tak, tak. Znaczy, chodzi o to, że cywilizacja taka chrześcijańska, nie? Jakkolwiek rozumiana, no to jest efekt współpracy z łaską, z Bogiem. No zdecydowanie tak, to pełna zgoda. Który jest Panem stworzenia. Teraz krąży po internecie zdjęcie komórki ludzkiej, jednej takiej, w takim owalu. Zrobione tam w jakiejś nano rozdzielczości niesamowitej.
to ta mikroskopijna komórka zawiera w sobie całą taką konstrukcję kolorystycznie piękną, zupełnie niezwykłą. Jest taki film zrobiony przez baptystów amerykańskich, Bóg Cudów. Bóg Cudów. Wklikajcie sobie na YouTube, bo można go obejrzeć. To jest taki pełnometrażowy film, w zasadzie pokazujący od skali kosmicznej po mikroskalę, jak niesamowite, precyzyjne jest stworzenie we wszystkich przejawach, od takich mikrocząsteczek po stworzenie gwiazd. Niezwykły zupełnie. Ja niedługo zrobię taki krótki filmik odnośnie książki, którą bardzo lubię, dotyczącej głównie kosmosu, bo tam, jak tam przeczytałem opisy funkcjonowania tak zwanych czarnych dziur, to po prostu nieprawdopodobne, bo tam powiedzmy wielkości rzędu miliardów mil, a precyzja rzędu mikromilimetra, no tak, praktycznie. Tak. To takie rzeczy nie są dziełem przypadku. To wszystko świadczy o celowym działaniu twórczym, które jest działaniem Bożym. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Mhm. Jeszcze dużo teraz jest w tych takich, tak trochę zmienię temat, bo w telewizjach prawicowo-konserwatywnych, internetowych, dużo jest takiej bieżączki, takiej reagowania na słusznego zresztą, na różne przejawy destrukcji, czy dysharmonii, czy tych wściekłych pomysłów różnego typu, i politycznych, i ekonomicznych, i covidiańskich, i tak dalej. Natomiast mało jest takiego zastanowienia się, że przecież Pan Bóg nad wszystkim czuwa, nie? Że to, co przeżywamy w tym wymiarze szczepionkowym, która to pandemia raczej jest taką globalną tresurą, żeby uczynić z nas niewolników, niż faktycznym zagrożeniem. I myślę, że po prostu trzeba się usilnie modlić, ufać Panu Bogu, że to wszystko ma jakiś sens. Zresztą przecież jest opis czasów ostatecznych w Apokalipsie, więc te wszystkie doświadczenia, ja mówię też jakby sam dla siebie, bo taką mam skłonność do czasami do zachowań depresyjnych, że no, czy to ma sens wszystko, co robię, czy co staram się przekazywać innym ludziom. Ja myślę, że kropla drąży skałę, też jakby te twoje działania, Adamie, myślę, że są bardzo, bardzo istotne. I jest nie wiem, motto czy hasło świętego Ignacego Loyoli, contra agere, czyli działać wbrew, działać przeciw. W momencie, kiedy szatan nas atakuje jakąś destrukcją, to trzeba odpowiadać dokładnie w przeciwnym duchu. Nie? I bardzo możliwe, że wtedy to jest to, o co chodzi Panu Bogu, żebyśmy na przykład zło zwyciężali dobrem. Dokładnie. Słuchajcie, żeby była pełna jasność, ja się z Jackiem nie umawiałem w ogóle co do treści tematu tak naprawdę rozmowy. Chciałem, żeby ona tak sobie popłynęła, jak płynie właśnie w tej chwili, ale zobaczy, że jak to idzie w kierunku tym, w którym idzie też mój kanał od pewnego czasu. I to, co ja mówię, no przecież wiecie, że tak naprawdę moja popularność wzięła się z reagowania na kampanię wyborczą, później są te wszystkie straszne rzeczy, które się zaczęły dziać w trakcie pandemii, a ostatnio stwierdziłem, że właśnie to, co Jacek powiedział, że no niestety prawicowe internety są, budzą przerażenie, budzą depresję, zamiast ludzi uspokajać, a ludzie przerażeni nie działają racjonalnie, a my musimy bardzo racjonalnie budować odbudowywać nasz świat. I stąd, pamiętacie to, co powiedziałem niedawno temu, że zobaczcie, skoro naród izraelski, bardzo niewielki,
przeżył wszystkie imperia, które starały się go wytrzeć z powierzchni planety Ziemia, czyli tam Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Grecy, Rzymianie, komuniści w tej czy innej formie i naziści, i w dalszym ciągu funkcjonuje, i państwo Izrael znowu już po iluś tam latach istnieje. Tak samo my, czyli Boży Izraelici, czyli ci, którzy są narodem izraelskim z obrzezania serca, a nie z obrzezania napletka, my też to wszystko przeżyjemy, bo do nas należy ostateczne zwycięstwo. Ja tak uważam przynajmniej. No, ja myślę, że to jest dobra puenta już tak na koniec tej naszej rozmowy. Nie wiem, co jeszcze chciałbyś... Wydaje mi się, że słuchajcie, wydaje mi się, że tak, że trudno chyba po tym coś jeszcze dodawać, ale mam nadzieję, że jeszcze się z Jackiem spotkamy. Mieszkamy blisko siebie. To jest naprawdę sympatyczne miejsce. A my się z Jackiem dobrze rozmawiałem, mam nadzieję, że obustronnie, i mam nadzieję, że jeszcze będzie chciał zagościć na moim kanale i udzielić wywiadu. Słuchajcie, to z mojej strony wszystko. Oddaję jeszcze głos Jackowi, żeby się pożegnał, i mam nadzieję, że do usłyszenia. No, bardzo dziękuję za tę rozmowę i zapraszam do tej galerii pracowni Praga del Arte. Ulica Brzeska? Brzeska 20. Brzeska 20. Na wprost, prawie po lekkiej przekątnej, tyłów bazaru Różyckiego. Dokładnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z Bogiem, moi drodzy.